Wrzesień to moment, kiedy uczniowie wracają do szkół i regularnych treningów, a sport w dużej mierze przenosi się pod dachy. Niestety drzwi do olsztyńskiej akwasfery właśnie teraz zostały zamknięte. No jest to tradycyjna przerwa technologiczno-konserwacyjna, jak co roku prowadzimy ją we wrześniu. Mówimy tutaj o dogłębnym czyszczeniu wszystkich niecek basenowych, o przeglądzie pomp cyrkulacyjnych, o konserwacji i przeglądzie regulacji ruchomego dna basenu. Są także prace prowadzone na zewnątrz obiektu związane z naprawą odwodnień liniowych. Także tej pracy jest bardzo dużo i stąd ta przerwa. Naprawy i konserwacja są potrzebne. Jednak tradycyjnie pojawia się pytanie, dlaczego teraz, a nie w okresie letnich wakacji, kiedy olsztyniacy chętniej wybierają plażę zamiast basenu? Liczby mówią coś zupełnie innego. W ciągu lipca i sierpnia tego roku mieliśmy prawie 43 tysiące użytkowników tego obiektu, którzy skorzystali z dobrodziejstwa akwasfery. Wiąże się to z tym, że czasami latem bywa gorsza pogoda, czasami jest zakwit sinic nad Dukielem, jest także słynny Olsztyn Green Festival, gdzie ten obiekt nad jeziorem jest dostępny dużo mniej. I w tym czasie te wszystkie grupy kolonijne, obozowe, mieszkańcy, turyści chętnie korzystają z naszego obiektu, a te liczby mówią same za siebie. Prace potrwają do 23 września. Natomiast cały czas czynna jest siłownia w obiekcie akwasfery.